Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, że temat, który poruszę, jest dla wielu osób bardzo dobrze znany. Także w tej katechezie akurat nie powiem żadnych odkryć dla kogoś, kto praktykuje częstą spowiedź świętą, zna jej przebieg, ale chciałbym powiedzieć o formule spowiedzi świętej, bo powiedzieliśmy już dużo na temat tego, jak powinniśmy się do niej przygotować, jak powinna wyglądać nasza spowiedź w takim znaczeniu odniesienia się do spowiednika i wyznanie grzechów. Ale coraz więcej osób ma problem z samą formułą spowiedzi świętej. Co powiedzieć na spowiedzi świętej? Dlaczego w ogóle to mówimy? Dlaczego to jest takie ważne? Żeby nie pominąć nic z tak zwanej, jak to nazywamy, regułki spowiedzi świętej. Ale to nie jest regułka, to jest formuła spowiedzi świętej i ona została ustalona przez Kościół, bo jest ważna. I dlatego pierwsze, co czynimy, klękamy u kratek konfesjonału. To też jest ważne. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, to klękajmy do spowiedzi świętej. Nie stójmy, nie siedźmy. Klękajmy do spowiedzi świętej, bo to jest wyraz pokory. To jest wyraz pokuty. Przecież wyznajemy grzechy. Nie stajemy na równi, ale chcemy przyjąć postawę niższą, pokorną, bo chcemy oskarżyć się z grzechów. A więc klękamy u kratek konfesjonału i czynimy znak krzyża. Znak krzyża, który przypomina nam, że ten sakrament zrodził się na krzyżu i za chwilę krew Zbawiciela obmyje nas, naszą duszę. Czyli świadomość, że stajemy przed Panem Bogiem i świadomość tego, że sakrament zrodził się na krzyżu. I pierwsze, co mówimy po znaku krzyża, to jest niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I tutaj też taką zwracam uwagę, by powiedzieć to przywitanie chrześcijańskie, nie inne. To jest bardzo piękne, chwalimy przy tym Chrystusa, przed którym klękamy. Następnie musimy wypowiedzieć bardzo ważne informacje podać. W jakich słowach je ubierzemy, to już nie jest tak istotne. Chociaż są przygotowane formuły, można ich używać, ale co musimy powiedzieć, co jest ważne? Pierwsze, stan naszego życia. Czyli mówię, jestem księdzem, jestem mężatką, jestem wdową, uczniem, studentem. Można dodać zawód, jeżeli on ma znaczenie w naszej spowiedzi świętej. Bo czasami zawody pewne, niestety, ale powodują, że w tych zawodach popełniamy jakieś grzechy i one są dużo cięższe niż w innych. Na przykład wtedy, kiedy jest większa odpowiedzialność. W tym zawodzie za drugiego człowieka jesteśmy lekarzem, w policji pracujemy. No, generalnie zawód jest istotny wtedy, kiedy on ma związek z naszym życiem bardzo mocny i z grzechami, które będziemy wymieniać. Ale stan życia na pewno jest istotny, ponieważ każdy ze stanów życia ma inne obowiązki. I to, co na przykład dla mnie księdza będzie grzechem, nie będzie w małżeństwie grzechem. I na odwrót. I dlatego jest ważny stan życia. Bo jak ja nie powiem stanu życia i kapłan nie będzie znał go, no to może słuchając nas stwierdzić, nie, to jest przecież grzech lekki, ale w moim stanie to jest ciężki grzech. Śmiertelny. Dlatego powiedzmy stan życia. Drugie, co powinniśmy powiedzieć, kiedy po raz ostatni byliśmy u spowiedzi świętej. I to też nie jest obojętne. Bo jeżeli nie powiemy, kiedy ostatni raz byliśmy u spowiedzi świętej i na spowiedzi wymienimy dwa grzechy. A ktoś był na przykład 8 lat temu u spowiedzi świętej. To chyba jest różnica, jak był tydzień ktoś temu u spowiedzi świętej, to rzeczywiście myślę, że te dwa grzechy, które wymienił, mogą być adekwatne do tego okresu życia, ale po 8 latach dwa grzechy ktoś wymienia, no to mam wątpliwość, czy jest dobrze przygotowany do spowiedzi świętej. No więc ma znaczenie, czy ja byłem tydzień temu, miesiąc, czy ponad rok. Po pierwsze już to samo, to, że przystępuję tak dawno, byłem u spowiedzi świętej, przystępuję dopiero teraz, jest już grzechem przecież. Także kiedy ostatni raz byliśmy u spowiedzi? To jest także bardzo ważne. I trzecia sprawa, to jest, czy
zadaną pokutę odmówiliśmy. Też o tym mówiłem, że ona może mieć, nieodmówienie jej może być grzechem śmiertelnym. Zazwyczaj jest grzechem powszednim, ale też samo to, że mówimy o tym, że odprawiliśmy pokutę, zwraca nam nawet uwagę, że pokuta jest ważna. To nie jest dodatek, ona jest istotna, ona jest częścią sakramentu pokuty i pojednania, mimo że oddzieloną od tego sakramentalnego rozgrzeszenia czasowo, ale jest w pełnej łączności z tym sakramentem. I mówiąc to na następnej spowiedzi świętej, uwydatniamy to, że to jest złączone z tym sakramentem. To nie jest jakiś dodatek. Więc te trzy rzeczy. Stan mojego życia, kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi i czy odmówiłem zadaną pokutę. To jest na wstępie. Później oskarżamy się z grzechów. O tym już bardzo wiele katechezm powiedziałem. Następnie stajemy w postawie słuchania, bo słuchamy kapłana. On może oczywiście nam zadać pytanie, wtedy udzielamy mu jej, jak jest jakaś niejasność. Możemy coś dopytać, jeżeli my nie rozumiemy jakiejś, coś nam sprawia niejasność, coś kapłan mówi niejasnego dla nas, zadaje nam pokutę, którą zapamiętajmy. I później następuje bardzo ważny moment, już zupełnie niezależny od nas. Wcześniej to wszystko miało być przygotowaniem naszym, miało być aktem naszym, jakimś poświęceniem, wysiłkiem z naszej strony. W momencie, kiedy słyszymy rozgrzeszenie, to jest łaska. Oto w tym momencie powinniśmy pomyśleć, że otrzymujemy przebaczenie Boże z łaski, darmo. Kapłan wznosi rękę, mówiąc formułę rozgrzeszenia, niejako chce wskazać, skąd płynie łaska. Zlewa ją z nieba i On zlewa na nas krew Chrystusa. Właśnie w tym akcie rozgrzeszenia pomyślmy o tym, że to krew, którą Chrystus przelał na krzyżu, w tym momencie rozgrzeszenia zlewa się na całą naszą duszę i obmywa nas. W tym momencie, kiedy kapłan wypowiada formułę rozgrzeszenia, warto pobudzać się jeszcze wewnętrznie do żalu, do żalu doskonałego. Można mówić po cichu, szeptem: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, i bić się w piersi. Oczywiście to trzeba czynić, można nawet po cichu zupełnie nie mówić, albo szeptem. Można powiedzieć jakąś inną formułę, jakiś inny akt, który wyraża skruchę, na przykład: miej litość dla duszy mojej grzesznej, tak? Albo mniej, Panie Jezu Chryste, miej litość dla mnie grzesznika. Różnych słów tu możemy użyć. Przede wszystkim ten gest bicia się w pierś, myślę, że już sam wyraża naszą skruchę i warto to czynić. I oto krew Chrystusa została wylana przez pośrednictwo kapłana, który ma władzę rozgrzeszyć nas lub nie. To w kapłana ręce została ta władza złożona. On jej nam mocą Chrystusa, ale otrzymał tę władzę od Niego. Zostaje nasza dusza obmyta i kapłan na końcu może powiedzieć takie zdanie z Pisma Świętego: wysławiajmy Pana, bo jest dobry, wtedy odpowiadamy, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. No i kapłan nam mówi, że Pan odpuścił nam grzechy, byśmy szli w pokoju. My możemy wtedy powiedzieć: Bóg zapłać, dziękując za tę łaskę spowiedzi świętej. I odchodząc od konfesjonału, bardzo piękny zwyczaj i dobry jest ucałować stółę kapłańską, która jest przewieszona na drzwiczkach konfesjonału. Po pierwsze to wyraża, bo stuła w ogóle kapłańska jest oznaką władzy kapłańskiej. Kapłan ją ubiera wtedy, kiedy wykonuje władzę, którą otrzymał od Chrystusa, i tej czynności nikt więcej nie może wykonać, tylko kapłan, który otrzymał tę władzę. A więc stuła wyraża władzę kapłańską, którą otrzymał od Chrystusa. I dlatego kapłani ją ubierają przy sakramentach, sakramentaliach, wtedy, kiedy wykonują tę władzę. A więc to jest uznanie, że wierzę, że ten kapłan otrzymał władzę,
od samego Chrystusa, by mnie rozgrzeszyć, i pocałunkiem wyrażam wdzięczność i szacunek do tej władzy i do tego, że właśnie otrzymałem łaskę, na którą zupełnie nie zasłużyłem. Zupełnie. Jest to pocałunek, zresztą znamy jego przecież treść także w życiu świeckim. Jest to oznaka czci z szacunku miłości do drugiej osoby. A więc bardzo piękny gest, który właściwie w tym geście mówimy wszystko Panu Bogu. Wyrażamy szacunek do Niego, miłość. Także warto to czynić. Jeżeli tak będziemy odbywać spowiedzi święte, myślę, że one będą owocne. Dzisiaj pomódlmy się za cały Kościół Święty, za wszystkich wiernych w Kościele wierzących, aby podejmowali pokutę i zadośćuczynienie za grzechy aborcji dokonywane na całym świecie. Byśmy byli naprawdę otwarci i szczerze pokutowali za tych, którzy tej pokuty nie chcą odbywać, za tak wiele tych grzechów, które ranią Boże serce. Maryjo Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi: nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Bóg zapłać za wasze wsparcie, to dzięki niemu nauki katolickie mogą się rozwijać. Dołącz do naszej listy mailingowej, link do zapisu w opisie filmu.